Love Island prowadzi Karolina Gilon. Jak ty ją oceniasz jako prowadzącą? Dała radę? Tak, Karolina jest super po prostu. To jest przesympatyczna dziewczyna. Po prostu w roli prowadzącej, jak to zawsze mówimy, jest totalnym sztosem. Ma super poczucie humoru i gdzieś tam wydaje mi się, że idealnie sprawdza się w tej roli. Zawsze właśnie się śmiejemy, że jak wchodziła na wyspę, to już każdy taki zestresowany, no bo wiadomo, że jak Karolina wchodziła, no to już wtedy się coś działo, tak? Ktoś niestety musiał opuścić willę i to takie budziło bardzo emocje, gdzieś tam troszeczkę stresu, takiej ekscytacji, ciekawe co się wydarzy. Także naprawdę było super. Ja też zawsze byłam pod wrażeniem tych spontanicznych reakcji Karoliny, że faktycznie czuć było, że ona jakby interesuje się tym waszym życiem, że jest na bieżąco. Tak faktycznie było? Czy ona miała też okazję z wami się nieco zakumplować, być może zbliżyć? Tak, Karolina jakby na bieżąco oglądała, co się u nas dzieje. Później właśnie jak przychodziła, to gdzieś mogliśmy sobie chociaż troszeczkę z nią przez tą chwilkę porozmawiać, bo wiadomo, że jak wchodziła, no to nie wchodziła, żeby sobie z nami siedzieć przy basenie i spędzać czas, tylko jej zadaniem były inne rzeczy, tak jak widzieliście zresztą w programie. Natomiast czy mieliśmy się okazję zakumplować? No gdzieś, no na pewno po programie mieliśmy troszeczkę więcej czasu, żeby tak sobie porozmawiać, ale w programie, no to wiadomo, to też jest praca, więc jakby Karolina też musiała odpowiedni gdzieś tam zachować dystans między uczestnikami. No właśnie, a żeby nie było faworyzowania, czy to miało czasem miejsce? Nie, absolutnie. Nie. Tak jak oglądaliście program, Karolina jest osobą, która gdzieś tam bardzo obiektywnie moim zdaniem patrzy na na wszystkich uczestników. I co, no jak każdy oglądał, to myślę, że bardzo, bardzo łatwo szło to zauważyć.